No, jest temat, który w magazynie EKG pojawił się kilka dni temu i właściwie był bardzo pozytywnie skomentowany i troszkę na mnie starczyło wyobraźni, że potem za komentowanie tematu zabierą się politycy i się wszystko rozjechało. Czyli niewielka, wydawało się, techniczna i całkiem pożądana, być może nawet można byłoby powiedzieć, nowelka kodeksu pracy. I nagle pojawiło się, że w Polsce chcemy mieć, właściwie nie chcemy mieć, tylko Platforma Obywatelska chce wprowadzić 6-dniowy tydzień pracy. Wydawało się, że chodzi o rozliczenia wobec tych pracowników, którzy na przykład w sobotę pracowali i należałoby się im dzień wolny, ale skończy się już okres rozliczeniowy i nie za bardzo im można oddać ten dzień wolny, żeby im zapłacić pieniądze. Teraz wszyscy nas straszą 6-dniowym tygodniem pracy. Boicie się panowie pracy 6 dni? Oczywiście nikt się nie powinien bać pracy 6 dni, jeżeli Grabowski tego chce. Pamiętajmy, mamy w Polsce 5-dniowy tydzień pracy. Nie było żadnego pomysłu, przecież to już Platforma dementowała wielokrotnie, wprowadzenia 6-dniowego tygodnia pracy. Ale my lepiej to wyjaśnijmy, pomysł był bardzo prosty i godny poparcia i miejmy nadzieję, że ta awantura polityczna nie spowoduje wycofanie tego pomysłu. Otóż, że jeżeli jest taka okoliczność, że pracownik pracuje dodatkowy dzień, czyli 6, na przykład w sobotę, żeby nie musiał, tak jak to do tej pory mamy w kodeksie pracy, odbierać ten dzień w postaci dodatkowego dnia wolnego, ale żeby za obopólną zgodą mógł dostać za ten dzień wynagrodzenie. Bardzo często jest tak, że teraz przy 5-dniowym tygodniu pracy ktoś pracuje dodatkowy 6 dzień, a nie ma warunków organizacyjno, że tak powiem, w firmie takich, żeby on sobie w najbliższym czasie ten dodatkowy dzień pracy mógł odebrać jako dzień wolny i tak pracuje 6 dni za darmo przez dość długi okres czasu, bo nie może dostać za to wynagrodzenia, a nie ma czasu odebrać dnia wolnego. I teraz co się stało? Opozycja zrobiła czarnego luda z tego pomysłu, wmawiając najpierw Polakom... Taka jest rola opozycji. Tak, ale rola opozycji nie jest rolą opozycji jest być w opozycji do działań rządu, a nie ogłupianie narodu. Więc opozycja zaczęła ogłupiać naród, że otóż rządzący chcą wprowadzić ludziom 6-dniowy tydzień pracy, a my, ta mądra opozycja, przed tym czarnym ludem, który was chce zniewolić tym 6 dniem pracy, obronimy. Więc, droga opozycjo, nie ogłupiajcie narodu. Mówił dr Grabowski. Kodeks pracy przewiduje... Ostre hasło. Tak. Kodeks pracy przewiduje 5-dniowy i to jest ograniczenie. Nikogo nie ogłupiał. Tylko opozycja ogłupia. Ale ostatnio w tym akurat pomyśle to opozycja ogłupia, więc... Jest na pewno ograniczenie kodeksowe, które... Nie ma takiego ograniczenia kodeksowego. Nie, jest kodeks przewiduje 5-dniowy tydzień pracy. Aczkolwiek jest to ograniczenie, które jest niepotrzebne. Tylko tak bym powiedział z zapisu. Ja powiem tak. Jak zapytamy kogoś w Polsce, co to znaczy nieograniczony czas pracy? To znaczy, że on ma pracować round the clock. 24 godziny, 7 dni w tygodniu. A jest rzeczywiście kodeks pracy, jak pan mecenas powiedział. 40-godzinny tydzień pracy. Ale w rozliczeniu nie tygodniowym. Jeżeli ktoś ma nienormowany dzień pracy, to znaczy, że on musi się stawić do pracy w każdym momencie, jeżeli zostanie o to poproszony. Tak. Natomiast nigdy nie powinien przekroczyć 40 godzin, a jeżeli przekroczy, powinien być rozliczony. Nie, ale kodeks kryzysie znowelizowaliśmy kodeks pracy i powiedzieliśmy, że można pracować więcej niż 40 godzin w tygodniu, ale to przedłużanie tygodnia pracy powyżej 40 godzin nie może trwać dłużej niż przez 6 miesięcy i w rozliczeniu 6-miesięcznym średnio ma wyjść nie więcej niż 40 godzin. Czyli krótko mówiąc, zagmatwał pan bardzo mocno, ale powiedział, że to ma być 40 godzin. Tak jest.